Witam Was na 7. etapie z wyścigu Tour de Pologne. Pojeździmy sobie z Krakowa do Krakowa, także pozwiedzamy miasto, nie? Wawel, Smoka Wawelskiego zobaczymy, może nawet nam będzie kibicował. No, jak pamiętamy, nam się nie potoczyło za dobrze ostatni etap. Rebellin jest 20. ze stratą ponad 2 minut. Ale mam nadzieję, że jako tako może troszeczkę jeszcze wskoczy wyżej, może do pierwszej piętnastki, jakby się udało. No nie liczę tutaj na cuda, bo po pierwsze nie jesteśmy grupą, która, wiecie, no, umie tam walczyć w czasówkach, a po drugie ja nienawidzę czasówek, bo nigdy mi nie szły. Także no miejmy nadzieję, że coś zwojujemy. Także widzimy się na trasie. Okej, startuje nasz Bartek Matysiak. No, z czasówką tu nie zwojuje za dużo. Także nie liczę na wielki sukces. Czekajcie sekundę. Okej, jestem. On jest, który jest 148? Ja pierdzielę, co to będzie. Normalnie. Chociaż dobrze jest o tyle, że nikt z moich nie startuje jeszcze z CTC. Ora 6 km. O, właśnie ma kiedyś. Ora, on sobie może jako tako poradzić. Jedyny, który może rywalizować. O, tutaj byłem 9. Tutaj byłem 4. Omega. A no, w sumie to. No. 2 km, a mój już zdycha. Bez jaj, to szybciej ja po płaskim jeżdżę. Swoim góralem. Ostatni kilometr. Matysiak. Matysiak. Który jest? I drugi! Wow. Dobra, kiedyś jako tako jeszcze sobie radzi na tym zjeździe, podjeździe, wypłaszczeniu. No, wyprzedził go tylko Taylor Finney. No to z taką, z tych lepszych oczywiście. Dobra, teraz trzeba zmniejszyć. Trzeci byłem teraz. No to dobrze jest. Matysiak 10. Bo jest już 11. Kiedyś jeszcze mniej. No, liczyłem na ciebie. Samojdału. No, też nie może się pochwalić zbyt dobrą czasówką. 2 km, 1,5 km. 800, dobra. I 9. 2,14, no. Następny Samojlał. No, tutaj jako tak chyba dobrze, nie, źle jedzie. Zaraz drugi pomiar przed tobą. 10. Dobrze. A trzeba i tak zmniejszyć. Bo się męczy kutas. Tu widzę jakiś podjazd jest lekki. Fuck you. Dajesz. 22. No. Muszę przyznać, jest dobry. I teraz czekamy na Paterskiego właśnie. Rany boskie, ludzie, ile by żeście siły zachowali. Pierwszy pomiar, 7. Dobrze. Bardzo dobrze. Za chwilę drugi pomiar. I 10. No źle nie jest, już 11. Źle nie jest. Chłopie. Muszę podjąć inną strategię, bo zawsze mi w pierwszej części jadą strasznie dobrze, a w drugiej to już jest masakra. Jerome Cousin. Taylor Finney wygrywa. Christoph. Ten, który zwyciężył wygrał 3 etapy. No,
na Stettina, Lobato, co to jest? Połowy nie znam. Rato. Dobra, Marczyński, który on tam jest? O, właśnie. 70. Jak tam z czasówką w miarę źle. A spróbujemy takim sposobem to rozjechać. Sześćdziesiąty pierwszy, Wowy. Ja pierdzielę. Na drugim pomiarze. 59. Wow, dwa razy. Rany boskie, on mnie wyprzedza. Kto to jest? Ryu. Ja pierdzielę. Nie! Wyprzedzaj mnie! O nie! Dobra, nie śpiewam. Walić to. Patrz, jak go wyprzedzi. A ten będzie przyspieszał pod koniec. No bez jaj. A ja zostaję. Rutkiewicz sobie tam poradzi. 31, 36, 35, 34. Się kurde chwieje na tym rowerze. No, dojedzie chłopie. Trzeci skubany. Ja? 69. Zacna liczba. Następny jest Rutkiewicz. Jak tam na pierwszym pomiarze się spisze? 47, 47 sekund. No dobry. Chciałbym tak. Pomiar numer 2. Za 3, 2, 1. 62. Ja pierdzielę. Chociaż tak nawet dużych strat minutowych nie mają, nie? Najlepszy kiedyś, 56. 37, 36, 35, 34. Wali, ile będzie. 65. Kiedyś jest 56. Dobra, teraz czekamy na Rebelina, który jest 20. A kto tu był? Szmyd. Ze Szmydem sobie pojedziemy. I jak jest na pierwszym? 73. No, no, no. Jeszcze drugi pomiar i cię zostawiam, Szmyd. 72. No, ale utrzymuje tempo. Kunego Mateo i Rebelin. Davide Rebelin. Interesuje mnie, gdzie jest. Nie pamiętam, kto tutaj był liderem. Zubeldia. The Hand. Jest ta Zubeldia. Bakelans, dobra. No, czasówką tutaj nie wojuje w ogóle. Sprawdźmy. No, Roy go wyprzedzi. Bakelans też. Rogers. Ludzie! Następny. Visconti. Nawet Visconti go wyprzedzi. A 20 km. Nie pieprzesz głupot. Tylko staram się jako tako dojechać Rebeliny ładnie do mety. W dobrym miejscu. 37. Teraz będzie zjazd. Rany boskie, 98 facet. Tutaj jeszcze sobie przejrzę, kto ma jaki. A, Wiggins, jest Tony Martin. Tony Martin był 14. Oh, fuck you. Ja raczej tu nie awansuję, chociaż Bambija ma takie sobie. Nie! Nie wyprzedzaj mnie! Już mnie teraz wyprzedził bez jaj. To jest nie fair. Pierwszy się zagapiłem trochę. Fokus. Rany boskie, 2 minuty straty. Aż wyprzedzić tego Ruxa. Czy jak on się tam zwie? Wierzę w ciebie, Rebelin. Jeszcze masz 2 kilometry, żeby go Cvela wyprzedzić, a on będzie miał w miarę dobry czas. No, biorąc pod uwagę to, gdyby nie startował za nami, to... No! 86. Ty nawet z Kiedysiem wygrał.
Nie wiem, ile miał kiedyś. Dobra. Jest miał Kwiatkowski. Kto go może wyprzedzić? Jeżeli pokona Martina... Zaraz Martin będzie na tym. Właśnie, na mecie. Skurczybyk zrąbany. O, gdzie się tam tak ładnie wrzątek ustawili? Ritter, Rider, Hesjedal, jakkolwiek zwą. Następny Jose Joaquin Rojas. Który? 70. A nasz Rebelin 93. Następny Matthews. Teraz Peter Velits. Czwarty. Tuż za podium. Brambilla, o Brambilla to ja nie wspominam, bo 125 ma 4 minuty straty. Może mi się go uda wyprzedzić. Chyba nie, chociaż chyba nie. Dobra, następny Igor Anton. No tutaj była strasznie mała przewaga, jak to ująć? Bardet, Sanchez. Sanchez, coś ty tak, aha nie, Bardet taki słaby. Bardet cienko. Romeo Bardet. I Kwiatkowski wyprzedza Daniela Martina. Nie, to nie jest, to nie Martin. I. Czy utrzyma trzecie miejsce? Tak, jest trzeci. I kto wygrał? Raczej Kwiatkowski. Jeszcze sprawdźmy, jak tam nasi. Miał Kwiatkowski pierwszy przed Samuelem Sanchezem i Tonym Martinem. Martin zwojował czasówkę. Na serio? Czwarty Bradley Wiggins, jak go chcecie nazwać. Kurde, 12 minut trwa odcinek. Klasyfikacji punktowej Bohani z FDJ-u. Górskiej, Nocentini z Alm. Nie wiem, jak to się mówi. No ale słabo, bo naszych nie widzę nawet w zespołowej. To cienko. O Jezus. Myślałem, że byłem ostatni. Ja w sumie chyba byłem Matysiakiem. To cienko, cienko ze mną. Dawid Rebelin, miejsce 40. A ja celowałem w 15, może. Miejsce 40. I bardzo mi się to podoba. Co jak co, 40 miejsce w takim wyścigu to nie jest źle. Ma też dobrze nie. Dobra, także będę się z wami żegnał. Tak, zakończyliśmy naszą super szybką karierę w Tour de Pologne. Czasami się nam wiodło, czasami nie. Pierwsza dziesiątka na tych pierwszych etapach sprinterskich mi się bardzo podobała. A wypiszcie pod spodem, co chcecie, żebym wam teraz nagrał. I co? Jeśli chcecie, łapkujcie, jeśli chcecie, subskrybujcie. No, subskrybować musicie. Jeszcze najlepiej, jakbyście to udostępnili na różnych forach, bo na serio, chcę się jakoś jako tako wybić. Dobra, koniec pierdolenia. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym wyścigu, odcinku. Na razie.